Cześć Boże na Burza, czas na informacje dnia. Zapraszam. Na początek wysłuchajmy orędzia prezydenta Andrzeja Dudy, Drodzy rodacy, szanowni państwo. Podejmując ważne decyzje dla Polski, zawsze kieruje się interesem naszego państwa i obywateli Rzeczypospolitej. Bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo Polek i Polaków. To dziś zdecydowanie najważniejsza sprawa zarówno bezpieczeństwo o charakterze militarnym, jak i bezpieczeństwo ekonomiczne oraz bezpieczeństwo prawne. Brutalna rosyjska agresja na niepodległą i demokratyczną Ukrainę doprowadziła do największego kryzysu bezpieczeństwa w Europie od zakończenia II wojny światowej. Dlatego każdego dnia Intensywnie zabiegam o to, by wzmacniać bezpieczeństwo Polski, sprawnie modernizując naszą armię, umacniając nasze sojusze, a także wspierając walczącą z rosyjskim najeźdźcą Ukrainę. Najbliższy czas będzie dla naszego bezpieczeństwa niezwykle istotny. Dlatego w nadchodzącym tygodniu spotkam się w Brukseli z sekretarzem generalnym NATO, w Londynie z naszymi brytyjskimi sojusznikami. A w Monachium z wieloma światowymi przywódcami podczas najważniejszej konferencji poświęconej bezpieczeństwu w Europie. Drodzy rodacy, mówiłem o tym wielokrotnie, ale chciałbym po raz kolejny wyraźnie podkreślić: członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim i w Unii Europejskiej to polska racja stanu. Obecność w NATO zapewnia nam bezpieczeństwo militarne, a członkostwo w Unii Umacnia nasze bezpieczeństwo ekonomiczne i daje nam możliwość szybszego rozwoju. Szczególnie w tym trudnym czasie, po pandemii COVID-19 i w trakcie wojny, której skutki wszystkich nas dotykają. Dlatego właśnie rok temu, w przededniu wybuchu wojny, w przededniu rosyjskiej napaści na Ukrainę, wynegocjowałem kompromis z szefową Komisji Europejskiej, zamykający spór dotyczący systemu sądownictwa. Ten kompromis był dobry dla Polski i spełniał warunek dla mnie najważniejszy. Był w pełni zgodny z polską konstytucją. Uważałem i nadal uważam, że był to najlepszy moment na zamknięcie tej sprawy. Niestety, przeciągające się przez wiele miesięcy prace w parlamencie, postawa zarówno opozycji, jak i części obozu rządzącego oraz zmiany, które zostały wprowadzone do projektu ustawy, sprawiły, że nie wykorzystano tamtej okazji. Komisja Europejska potraktowała te wszystkie okoliczności jako pretekst i wycofała się z przyjętych ustaleń. Gdyby nie to, środki z Krajowego Planu Odbudowy byłyby pewnie już w Polsce. Dziś rząd zawarł nowe porozumienie z Komisją Europejską i to dobrze, że tak się stało, bo kompromis jest potrzebny zarówno Polsce, jak i Unii Europejskiej. Ale trzeba uczciwie powiedzieć, że to porozumienie budzi poważne kontrowersje natury konstytucyjnej. Szanowni Państwo, byłem i jestem zwolennikiem kompromisu. Zależy mi na jak najszybszym uruchomieniu środków z Krajowego Planu Odbudowy, które są potrzebne do rozwoju polskiej gospodarki. Dlatego nie zdecydowałem się na zawetowanie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, którą w ostatnich dniach uchwalił polski parlament. Ale jako prezydent Rzeczypospolitej stoję na straży Konstytucji i dbam o bezpieczeństwo prawne obywateli. Podjąłem więc decyzję o skierowaniu tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. To znaczy, że ustawa nie będzie obowiązywała, dopóki Trybunał nie wypowie się na temat jej zgodności z Konstytucją. Zapisy tej ustawy dotykają fundamentalnych spraw ustrojowych, w tym stabilności władzy sądowniczej i wydawanych przez nią przez szereg lat wyroków, a więc spraw bardzo ważnych dla obywateli. Dlatego właśnie to Trybunał Konstytucyjny powinien jednoznacznie rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości, jako jedyny uprawniony do tego podmiot. W praktyce nie opóźni to wypłaty środków z KPO dla Polski, ponieważ do tego niezbędne jest podjęcie dalszych działań i decyzji, w tym kolejnych aktów prawnych, które przewiduje porozumienie zawarte przez rząd z Komisją Europejską, co i tak wymaga czasu. Trybunał zaś Pokazał już w swojej historii, że w ważnych sprawach potrafi wypowiedzieć się szybko i zdecydowanie. Mając to na względzie, ale przede wszystkim świadomy powagi sprawy, zwracam się z apelem do sędziów Trybunału Konstytucyjnego o niezwłoczne zajęcie się tą ważną ustawą i pracę nad nią w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo prawne i ekonomiczne Polek i Polaków. Rosja dziesiątkami rakiet ponownie próbuje odciąć Ukraińców od prądu, ciepła i wody. Od rana prowadziła zmasowany ostrzał. Według prezydenta Wołodymyra Zelańskiego w jego trakcie naruszyła przestrzeń powietrzną NATO. Kijów. Lekcje odbywają się w podziemnej stacji metra. W tym czasie w całej stolicy słychać syreny alarmowe. Uczniowie nie przerywają matematyki, biologii czy chemii. Są z nimi nauczyciele. Dzieciom nie jest do końca wygodnie, ale przez tak długi czas od września alarmy były częste i dzieci przyzwyczaiły się do takiej pracy. Dziś w stronę Ukrainy Rosja wystrzeliła dziesiątki rakiet. Większość udało się strącić, ale te, które dotarły do celu miały to samo zadanie co zawsze. Wywołać katastrofę humanitarną. Odciąć Ukraińców od prądu, ciepła i wody. Przekazał premier kraju Denis Szmychal. Mamy uszkodzone sieci wysokiego napięcia w zachodnich, centralnych i wschodnich regionach kraju, co może powodować przerwy w dostawie prądu. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że Rosja ponownie prowokuje, a rakiety, jakie wystrzeliła znalazły się w przestrzeni powietrznej Mołdawii i Rumunii, po czym zawróciły nad terytorium Ukrainy. Rumunia jest członkiem Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Te rakiety to wyzwanie dla NATO i zbiorowego bezpieczeństwa. To terror, który można i trzeba powstrzymać. Wczoraj ukraiński przywódca przebywał w Brukseli, wracając dotarł do Rzeszowa, gdzie spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą. Again, the same place. Nice Władimir Zełęcki relacjonował w trakcie spotkania swoje rozmowy w kolejnych europejskich stolicach. Obok Brukseli odwiedził Londyn i Paryż, wygłosił przemówienie w Parlamencie Europejskim, wziął udział w unijnym szczycie z udziałem przywódców państw, podejmował temat przyszłości Ukrainy w Unii Europejskiej. To była sprawa, którą podkreślał wielokrotnie. Daliście nam nadzieję, otworzyliście drzwi. Nie trzymajcie nas w przedsionku. Pozwólcie nam wejść do środka. Mówi premier Mateusz Morawiecki, który przebywał w Brukseli, wyjaśnia, że w postanowieniach szczytu znalazły się zapisy ważne z punktu widzenia Polski. Zapis, którego nie było. Zapis, który mówi o tym, że państwa, które najmocniej udzielają się w kwestii pomocy dla Ukrainy, w kwestii pomocy dla Ukraińców, powinny... Otrzymać większą i elastyczną, bardziej elastyczną pomoc ze strony Komisji Europejskiej, ze strony Unii Europejskiej. Według szefa rządu pozwoli to Polsce na pozyskanie kolejnych środków unijnych na wsparcie w procesie przyjmowania uchodźców. Przed nową rosyjską ofensywą na stole pozostaje temat dostaw broni na Ukrainę. Padają pytania o samoloty bojowe i tutaj prezydent Francji, choć nie ucina sprawy, twierdzi, że nie jest ona na razie priorytetem. W żadnym wypadku nie można dostarczyć myśliwców na Ukrainę w nadchodzących tygodniach. Nic też nie wskazuje na razie na to, by Polska zachowała się podobnie jak w przypadku Leopardów, gdy sama ogłosiła przekazanie czołgów, po to, by wywrzeć presję na inne kraje. Musiałaby być decyzja ze strony NATO i Polska ewentualnie podejmie wtedy decyzję po naszej stronie. Co zrobić? Na szczycie unijnych przywódców, jakiekolwiek dostawy broni na Ukrainę wykuczył premier Węgier Wiktor Orban, ale jego zdania nie podziela już premier Włoch Giorgia Meloni. Ma Swoją postawą doprowadzą do czegoś dokładnie przeciwnego, niż mówią, a mianowicie do wojny, która się rozprzestrzenia i nie kończy. Tymczasem ukraińscy żołnierze, choć nie mają jeszcze leopardów, szkolą się z ich obsługi. W poniedziałek spotka się z nimi prezydent Andrzej Duda i szef resortu obrony. Unia Europejska rozpoczęła procedurę zmiany traktatów w wielu miejscach zmiany uderzają w polskie interesy i polską suwerenność. Parlament Europejski pracuje nad dyrektywą, która zakłada redukcję emisji metanu z sektora energetycznego. W praktyce dokument drastycznie przyspieszy proces zamykania polskich kopalń. Równocześnie jedna z komisji Parlamentu Europejskiego z poparciem europosłów opozycji zarekomendowała, aby zarządzanie lasami nie było już wyłączną kompetencją państw członkowskich, tylko kompetencją dzieloną z unijnymi organami. To propozycja niezgodna z traktatami. Tak jak w polityce. Polityce energetycznej poprzez politykę klimatyczną i dyrektywy i e, rozporządzenia zmienia się polski miks energetyczny, ponieważ jesteśmy do tego przymuszani? To podobna sytuacja jest w przyrodzie. Alarmuje doradca prezydenta do spraw ochrony środowiska i polityki klimatycznej minister Paweł Sałek. Bruksela różnymi drogami wprowadza prawo, które jest niezgodne z traktatami i ogranicza suwerenność państw członkowskich. Możliwość weta składania albo stosowania specjalnej procedury ustawodawczej miałaby być zniesiona. Czyli jeśli mówimy o gruntach, jeśli mówimy o leśnictwie, jeśli mówimy o bioróżnorodności, o energetyce jako takiej, no to tak na dobrą sprawę yy, widać już dzisiaj bardzo wyraźnie, że Unia Europejska zmierza. Ku federalizacji. Unijni urzędnicy rozpoczęli już procesy, które mają doprowadzić do zmian w traktatach. Zręby tego planu poznaliśmy w maju ubiegłego roku podczas konferencji w sprawie przyszłości Europy. Zawsze mówiłam, że zasada jednomyślności w głosowaniach dotyczących niektórych kluczowych obszarów po prostu nie ma już sensu. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówiła wprost, że należy przyspieszyć wdrażanie pakietu Fit for 55 i osiągnąć cele klimatyczne. W najszybszy możliwy sposób, wszelkimi dostępnymi i niedostępnymi środkami. Albo korzystając w ramach tego, na co pozwalają nam traktaty, albo możemy zmienić traktaty, jeśli zaistnieje taka potrzeba. I niestety już od początku wojny, przypomnę, właśnie pani Urszula z drużyną za kulisami podjęli rozmowy na temat przyspieszania doprowadzenia do superpaństwa. Wskazuje profesor Zbigniew Krysiak, teraz staje się to faktem, Aktem parlament Europejski formalnie rozpoczął procedurę zmiany traktatu lizbońskiego. Komisje parlamentu przedstawiają już swoje rekomendacje zmian, to m.in. odejście od jednomyślności w Radzie Europejskiej, którą tworzą przywódcy państw członkowskich. Proponowana jest też możliwość zawieszania głosu pojedynczych państw na Radzie Unii Europejskiej, czy ujednolicenie podatków w całej wspólnocie. W tej chwili parlament pracuje nad zmianą traktatu traktatu, który zredukuje rolę naszego państwa do takiego peryferyjnego państewka wyzyskiwanego, eksploatowanego przez większe państwa. Podkreśla poseł do Parlamentu. Europejskiego, Patryk Jaki. Nie ma naszej zgody na odbieranie Polsce suwerenności, mówi była premier Polski Beata Szydło. Jeżeli Unia Europejska ma się zmieniać, to w kierunku przede wszystkim wzmacniania tej solidarności i zasad, na których została utworzona. Bo dzisiaj można odnieść wrażenie, że Unia Europejska stała się taką instytucją, w której najważniejszy jest interes oczywiście biurokracji europejskiej. Zmiany w traktatach to niebezpieczny proceder. Rząd będzie musiał skorzystać z Weta, podkreśla profesor Tomasz Gross z Uniwersytetu Warszawskiego. Tak długo jak będziemy obstawać przy swoim, tak długo te zmiany niekorzystne nie mogą wejść. To jest sytuacja podobna do tego. Co mamy w tej chwili z funduszami europejskimi? Niestety, polski rząd zgodził się na wiele niekorzystnych dla nas rozstrzygnięć, i teraz są tego konsekwencje. I o ile część polityków ma świadomość tego, co planuje Bruksela, to tego samego nie możemy powiedzieć o zwykłych obywatelach. Temat ten jest pomijany i lekceważony w publicznej dyskusji, a przecież chodzi o naszą suwerenność. Trwa akcja ratunkowa po trzęsieniu ziemi w Turcji i Syrii. Liczba ofiar przekroczyła 20 tysięcy i cały czas rośnie. Oklaski. To reakcja na wydobytą kolejną żywą osobę. To dziecko ma 10 dni, pod gruzami leżało 90 godzin. Zostało znalezione przez ratowników, żyje i ma się dobrze. Takich sytuacji jest więcej. Każda z nich to mały, wielki cud. Napięcie było ogromne. Powiedziałem tam, teraz wierzę w cuda. Służby ratunkowe ścigają się z czasem, mijają kolejne godziny. Pod gruzami mogą być ludzie, którzy czekają, aż ktoś ich znajdzie. To nagranie, które na Twitterze opublikował komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Zapytałem, czy może ze mną rozmawiać. Cztery razy zastukała. Tymczasem mieszkańcy Syrii cały czas nie mogą pogodzić się z tym, że oprócz wojny, która od 11 lat toczy się w kraju, dotknęła ich kolejna tragedia. Jesteśmy przyzwyczajeni do nalotów, jesteśmy przyzwyczajeni do rakiet, do bomb beczkowych. To jest dla nas normalne, ale trzęsienie ziemi przytrafia nam się pierwszy raz. Trzęsienie ziemi osierociło wiele dzieci. Tarek jest teraz na oddziale intensywnej terapii. Wszystko wskazuje na to, że jego mama i tato nie żyją. Ratownicy nie mają możliwości, by do nich dotrzeć. Lekarze, by uratować jego życie, musieli amputować mu jedną nóżkę. Najprawdopodobniej straci też drugą. Pod gruzami jest wiele dzieci takich jak on, które wciąż nie zostały odnalezione, ponieważ nie mam możliwości do nich dotrzeć. Na miejscu pracują służby ratunkowe z wielu krajów, w tym również z Polski. Strażacy, jak mówi rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, brygadier Karol Kieszkowski, pracują rotacyjnie w czterech zespołach po 15 osób. Wspomaga ich 8 psów ratowniczych. Początkowo polski zespół miał działać do 13 lutego, to jednak uległo zmianie. Zostaliśmy, poproszeni o to, żeby zostać dłużej, więc tutaj decyzją ministra spraw wewnętrznych po konsultacji właśnie z dowódcą grupy do czwartku 16 co najmniej będziemy tam na miejscu pomagali. Akcję ratunkową utrudniają trudne warunki pogodowe. Na Bliskim Wschodzie trwa zima. W nocy temperatura spada poniżej zera, w dzień jest niewiele wyższa. O ile Turcja jest w stanie zapewnić swoim obywatelom schronienie, o tyle w Syrii jest to niemożliwe. Ludzie nie mają dachu nad głową, jest im zimno, mówi Karla, której organizacja współpracuje z polskim Caritas. Więcej niż 10 tysięcy osób schroniło się w kościołach i udostępniało. Przez nie schronach i czeka, aż sytuacja się ustabilizuje. Czeka, ale też obawia się kolejnych wstrząsów. Wstrząsy wtórne cały czas mogą się powtarzać. To spędza wielu ludziom sen z powiek. Niektórzy przeżywają załamanie nerwowe. Jest tu taka młoda dziewczyna, która cały czas histerycznie płacze. Ludzie nic ze sobą nie mają, potrzeby są ogromne. Bardzo teraz potrzebujemy jedzenia, schronienia i ubrań. Caritas Polska dla poszkodowanych w Aleppo zakupiło materace, która rozesłano do 13 schronisk i punktów pomocowych. Korzysta z nich około 1200 osób. To jednak, jak wskazuje Dominik Derlicki, kropla w morzu potrzeb. Caritas Polska przekaże na rzecz osób poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Turcji i w Syrii 100 tysięcy dolarów amerykańskich. Mamy nadzieję, że dzięki szczodrości i ogromnemu sercu Polaków uda nam się tą kwotę sukcesywnie zwiększać. Pomoc organizuje również Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, które na swojej stronie internetowej uruchomiło specjalną zbiórkę. To były informacje dnia. Dziękuję za uwagę. Z Panem Bogiem.